W poprzednim odcinku Kronik Horsemenów dobrodziej pod pretekstem zabrania psa Kupsona do weterynarza zaczął podrywać wszystkie lekarki w lecznicy. Kupson nadal żyje marzeniem, aby stać się ponownie potężnym influencerem i kontynuuje swoją karierę jako ankieter w lokalnej gazecie. Diabeł jak co dzień przychodzi do chłopaków, aby zjeść darmowy posiłek. A Bloody nadal nie ma mebli w swoim mieszkaniu. I chyba jest jedyną osobą, której to nie przeszkadza. Nasza czwórka horsemenów znów razem w mieszkaniu dobrodzieja i Kupsona wspólnie spędzają czas. Jednak dzisiaj czeka ich nie lada przygoda. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest G2A, sklep internetowy z grami, sprzętem takim jak myszki, klawiatury, a nawet najnowsze konsole do gier. Przejrzyj ofertę za darmo, specjalny link z promocjami znajduje się w opisie tego filmu, kliknij i sprawdź. Z kolei patronem tego odcinka jest dobrodziejski Instagram, The Real Captain Poland. Dla ludzi łaknących więcej kontentu, zdjęcia z życia wzięte, Insta Stories z YouTube'owego backstage'u, wbij w link w opisie albo wyszukaj na Insta The Real Captain Poland i zostaw po sobie followa. Dziękuję. A halo, dzień dobry, dobry wieczór, dzień dobry wszystkim, po dobry dziejsku. The Sims, Kroniki Horsemenów, czyli to, co horsemeni w tej chwili robią w momencie, kiedy może nie pojawiają się materiały na naszym kanale Horsemeni. Jeśli nie subskrybujecie, to oczywiście wpadajcie tam, bo tam istna klasyka gatunku nie gamingowego, jeśli chodzi o nas. Ale dzisiaj idziemy na przygodę. Obiecałem, rozpoczął się festiwal śniegu, śnieżne rzeźby i bałwany czekają, pokaż informacje. Nie no, dobra, nie mamy czasu na to, to inna przygoda. Kiedy indziej pójdziemy na festiwal śniegu? Dzisiaj... O, Diabeł, co ty robisz z Pepe? Czemu Pepe czeka na... O nie, Diabeł, co ty robisz? Biednemu Pepe... Diabeł jak się ulał, jakie obeja ma. Co jest grane? To te wszystkie darmowe obiady, na które to nas spada. Bloody zapisał w notatniku informacje na temat swojego odkrycia. Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej. Co to, kurwa? Diabeł przyszedł do nas do mieszkania i pokazał rybę Bladiemu, a on ją zidentyfikował, po czym wpisał to w notatnik. Co tu się dzieje w ogóle? Dobrodziej, widzę, pracuje. Bardzo dobrze, wreszcie wziął się do roboty. Co on tutaj kombinuje, ha? Troluj na forach, dobra, nieważne. Myślałem, że coś konkretnego, ale nie, dobrodziej oczywiście musi być złośliwy w internecie, bo inaczej nie byłby sobą, prawda? No dobrze, no niech troluje. Przydałoby się, żeby chłopaki w końcu, jak zarobimy trochę pieniędzy i trochę sytuacja finansowa się ustabilizuje, bo wiadomo, że po tym, jak przestaliśmy wrzucać odcinki na kanał Horsemeni, no to pieniądze za censa przestały się sypać z nieba po prostu tysiącami i teraz no jesteśmy trochę w dołku finansowym, ale jak się odbijemy od dna, a na pewno się odbijemy, bo przecież Kupsu zostanie sławny influencerem po raz kolejny. Diabeł jak zwykle będzie jadł za darmo, a Bloody nigdy nie kupi mebli do swojego mieszkania, przez co bardzo zaoszczędzi pieniądze, a dobrodziej będzie robił swoje. No, jak tylko dorwie się do jakiegoś alkoholu albo innych pannic w lecznicy weterynaryjnej, no to będzie zadowolony. To powinniśmy połączyć nasze domostwa i wspólnie wprowadzić się do jakiegoś wielkiego domu horsemenów. I wtedy historia zatoczy ten... koło. Czoło chciałem powiedzieć. Koło. Czoło to ja mam, ale wielkie. Świecące do tego. No. Czy ty zjadłeś? Może wreszcie zjeść? Gdzie jest... Co on tutaj, kurde? Czy on odgrzał jedzenie, po czym je wyrzucił? Co do cholery? Siądź na muszli. Czemu ja mam jakieś takie hasło, gdzie siądź na muszli, a nie po prostu załatw się, skorzystaj z toalety. A, bo jest dzień pirata, no tak! Najwyższa pora, by zabrać się za ćwiczenie pirackiej gwary. Dziś wszyscy Simowie będą mówić jak prawdziwe wilki morskie. Nie no, to chyba jakiś powrót do Sea of Thieves się zapowiada. Na strumykach, na Facebooku. Jeśli nie jesteś na Facebooku, to wbijaj w tej chwili, obserwuj. Codziennie wieczorem tam nadajemy, można, wiesz, do społeczności dołączyć. Chyba, że jesteś dzbanem, no to wtedy nie możesz, no bo ten, takich nie przyjmujemy. No. Nie wiesz, która jest godzina? 18. Ej, nie, to jeszcze nie jest źle, nie? Bloody wbił do nas i rozpalił grilla, na którym oczywiście nie smaży kiełbasy czy coś takiego, tylko smaży kukurydzę. 6 kukurydz wrąbą na grilla. To mi się przypomina po prostu, kiedy kiedyś o 2 w nocy, jak byliśmy na nagrywkach z horsemenów, to Bloody stwierdził, że to jest idealna pora na to, żeby odpalić grilla. I o 2 w nocy robiliśmy grilla. A z racji, że byliśmy leniwi, to jeszcze przesunęliśmy tego grilla praktycznie na werandę, więc większość dymu leciała do środku, do domu. No to piękne czasy. Jaka scena. Bloody nie wie, co zrobić do końca z tym żarciem. Dobrodziej zasnął, a Pepe, biedny Pepuś, zaraz się zleje. Kurde, to jest twój pies Kupson i ty będziesz go wyprowadzać. Daj mu ten przysmak i baw się i idź pobiegać. O, przyda się. Kupson jest fit, więc on może z Pepem biegać. Ja to nie mam czasu na takie rzeczy. Ja to śpię na kanapie w tej chwili. O, jaka to jest cute scena w ogóle. Ojoj.
Nie, no Pepuś taki rozwalony i no jaż dobrodziej się. No, no musiał zrujnować scenę ładną. I pierwsze co zrobił, to chwycił za przypaloną kolbę kukurydzy zrobioną przez Bladiego na naszym grillu. Dawaj, Kupson. Musisz się zająć psem. To jest twoja rola. O nie, Pepe nasrał, Kupsztala zostawił na podłogę. No nie, no mówiłem, Kupson, miałeś go wyprowadzić. To wszystko twoja wina. Przestań karcić tego psa, tylko go zaraz bierz na ten. Bierz go na ten, w obroty, na spacer, na bieganie, cokolwiek. O. A, dobra. Co jest, kurwa? Dlaczego? Jakie artystyczne zdjęcie. Ach, tak. Pepsik pomiędzy nogami. Jaka głupota. O, Pepe zdobywa 22 obserwujących na Simstagramie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I dzisiaj idziemy na bardzo specjalną przygodę, ponieważ no tego jeszcze na Horsemanach nie robiliśmy, a kiedyś był taki jeden, no, ten... sławny influencer w Polsce, który ustanowił rekord Polski pod względem oglądalności na strumykach poprzez seanse z duchami, no, będziemy się bawić, o to chodzi. Dawaj mnie tutaj. Kwatera Dupaltiera. Doskonale. Zaraz zobaczymy, co tutaj ciekawego zobaczymy. O, tak, jesteśmy. No, wszyscy chłopacy tutaj widzę. Wszyscy chłopacy zadowoleni z życia i nie tylko. Poza tym, że Kupson... A nie, Okej. Dobrodziej zobaczył Bladiego, po czym od razu wpadł w humor flirciarski. Doskonale. Wow, jaki dom, jak w Harrym Potterze. O, dobrodziej nawet... Kurde, o, i to już pełni energii są. Tutaj to będzie następny odcinek. Ja to bym porobił jakiś taki sezon paranormalny. Jakby sezony Horsemanów, jak wreszcie się skończy to szaleństwo na świecie i z powrotem wrócimy do nagrywania, to ja bym zrobił takie, ten, tematyczne. Sezon paranormalny, sezon survivalowy, sezon, nie wiem, jedzeniowy, sezon... Nie wiem, jakie jeszcze w sumie można by zrobić, ale to było fajne, no. Na razie w najlepsze Horsemanie się bawią. No podobno ten dom jest nawiedzony, więc trzeba tutaj przeprowadzić jakieś dochodzenie. Nawiąż kontakt ze zmarłymi! Szybko! Dobrodziej rozpoczął swoją paranormalną podróż. Przeprowadzaj kolejne seanse, by zwiększyć swoje umiejętności. Wow. Szybko, Kupson, pomóż mu! Kupasy! Na górę chodźcie! Tutaj coś się od Janie Pawle, jakieś czary z Harry'ego Pottera poważne. Diabeł taki załamany, kurwa, co ja robię ze swoim życiem. O nie, Diabeł ma złamane serce, najgorzej. Musimy w następnym odcinku zająć się Diabeł. I Bladim zresztą też. Chociaż Bladim nie potrzebuje mebli, on jest szczęśliwy. Ale musimy jakąś love of the life znaleźć dla Diabeł. Obserwuję cię już od jakiegoś czasu i muszę powiedzieć, że może następnym razem spróbuj chociaż się postarać. O nie, duch nie jest pod wrażeniem, co jest grane? Kupson, ty spróbuj. Dobrodziej znudzony mówi, idę spać, pierdolę. Ty, jacyś ludzie tutaj przychodzą, co to za typiara? Ty, no przyszła jakaś typiara, ona tu mieszka, czy co jest? Nastolatka, Awani Barazie, fanka. Czyja fanka? What? Nasza fanka? Co my, tak fanów zapraszamy po prostu do domu? To nawet nie jest nasz dom, co tu się dzieje? A, to są fani Kupsona, bo przecież Kupson jest ten, słynną gwiazdą, tak? O to chodzi, czy nie? Bo ja nie wiem, fanka. To są jego fani. Może Pepsika to są fani, nie wiem. Nowy poziom, dobrodziej osiągnął drugi poziom zdolności parapsychiczne. No, ty, może to będzie jakaś kariera dla dobrodzieja w sumie, jakbyśmy zostali tym Wróżbitą Maciejem albo coś takiego. Imię by trzeba zmienić, Wróżbita Filip by było. Wróżbita Filip ci prawdę powie o twojej zmarłej babce i nie tylko. No, to było. Może jakiś ten, w telewizji byśmy mieli jakiś ten nawiązanie. Bladi dzwoni. Hej, masz całkiem niezły gust. Pójdziesz ze mną na pchli targ i pomożesz mi kupić coś, co ożywi moje mieszkanie? Jest to, że to Vladi dzwoni, który nie ma w ogóle mebli ani niczego w swoim mieszkaniu. Musimy się tym zająć. Rzeczywiście jakiś pchli targ. Wygląda to całkiem kozacko. A, Vladi jest bardzo ucieszony, że widzi starego człowieka, który rysuje graffiti na chodniku. Idealnie. No to cóż, no, cokolwiek kołyszcze twoją łodzią, jak to mówią anglosasi. Może coś tutaj kupimy, nie wiem, jakąś lampę? A może lampę? 109 dolarów. Kupujemy. Okej. Ej, to chyba dobrze poszło, nie? Kupiliśmy coś i tylko tyle mieliśmy zadań. No to bardzo dobrze. Dobra, dawać, panowie. To na pewno jest do palenia? Co to jest w ogóle za dziedzictwo? W ogóle podoba mi się ta taka niezręczna cisza pomiędzy Bladim a Kupsonem. Blady stwierdził, nie chce mi się jednak, idę sobie stąd. Nie, Kupson, ty też idź do domu, bo naprawdę kupiłeś coś elegancko, fajnie było, ale się skończyło. Dobrodziej awansował i teraz będzie pracować jako niania.
Bardzo mi się podoba to, że dobrodziej, którego naturalną cechą jest to, że nienawidzi dzieci, opracuje jako niania i prze się coraz wyżej w tych progach kariery opiekunki dla dzieci. Może nie wiem, może ostateczną formą tego zarabiania kariery w opiekunce dla dzieci jest, nie wiem, Dolores Umbridge, coś takiego, że będziesz gnębić wszystkie możliwe dzieciaki na wszelkie możliwe sposoby. Załatw się gniewnie. Gniewne załatwianie się, uwaga! Ach, też lubię czasami gniewnie tak usiąść na porcelanowym tronie. O, witam panią pokojówkę, no. Dzień dobry, dzień dobry. No ma taką w sumie dziwną twarz. Nie? I tą grzywkę ma taki, zbyt idealnie ma przeciętną grzywkę. No nie wiem, czy to jest idealna kandydatka dla dobrodzieja. No, nie wiem. Ty chłop na jakieś rachunki chyba nam przyniósł, co? 713 za rachunki, o nie, najgorszej. Fajnie by było, jakby kupcą dostał ten. Jakby kupcom dostał awans, bo przyznam się szczerze, że w takim tempie to my zbańczymy. My więcej na rachunki wydajemy niż zarabiamy w tygodniu, więc to jest bardzo niepokojące. Chyba będzie trzeba naprawdę połączyć domostwa i horsemeni wszyscy do roboty, jak w gułagu będą musieli zapierdzielać, żeby tutaj jakoś ten popchnąć do przodu nasze kariery i sytuację finansową. Czy to Bloody? Bloody jak się przebrał, ty? Kurde, ten co? Na jakichś Hawajach był. O, diabeł, diabeł też jakoś tak frywolnie ubrany. Hej, sąsiedzie, umieram z głodu, pozwolisz, że szukam... No nie! Jasne. Jasne, czemu by nie? Uuu! Moe chce do nas spaść. No, a czemu by nie? Na chwilę może wpaść, czemu by nie? Oceni naszą nową tą... nową stylówkę. Bierz tu tego, Pepe, na spacer, bo tutaj kobieta do nas przyszła, no to wiesz. Wiesz, że nie jest, kumpel. Przeproś, popraw humor. Popraw humor. Tak, tak. Tak, tak. Ale żeś jej poprawił humor. Ej, jej się nic nie podoba. Jaka wredna baba. Przeproś. Ej, no jej się nic nie podoba. Co jest grane? Ale wiem, co ja miałem sprawdzić w sumie. Właśnie, a propos. Zestaw ze stołem do seansów spirytystycznych. Kurde, jakie wielkie. Nie ma miejsca. Nie. Kurde, no nie mamy miejsca. Chyba będziemy musieli, nie wiem, Bladiego namówić, żeby to sobie postawił jako pierwszy mebel w swoim domu. To będzie idealne. Mieści się... O! $600. Najlepiej wydane $600. Trzeba tutaj powiedzieć. Dawaj Bladiego tutaj, do seansu. Czemu nie mogę z nią tutaj? Ona jakaś ten, chyba wkurzona jakaś jest. Nie wiem, nastolatka, kurde. Bloody stwierdził, dobra, słuchaj, małolata. Ja biorę moje spaghetti i idę z dobrodziejem wywołać duchy. Taki jest plan. Okej. Okay. Kupcom stwierdził, że nie chce mu się w to bawić kompletnie i poszedł spać. Nie dziwię mu się w sumie. Może co miał jakiś ten... Trzeba sprawdzić w ogóle, czy ta parcela jest może nawiedzona albo coś w tym stylu. Ej, coś się działo. Jaka scena. Bloody się zamyślił w swoim własnym świecie. Stwierdził, że seansy spirytystyczne nie są wystarczająco. Naprawdę muszę już iść. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia. No nie wiem, czy tak dzięki za wspólnie spędzony czas. No to była chyba najgorsza wizyta domowa laski w historii kiedykolwiek. Nie, jeśli laska do ciebie przyszła do domu, no po prostu przyszła, pokłóciła się, jakieś problemy miała, zjadła sobie spaghetti z Bloody i poszła do domu. No super, super wizyta, naprawdę. Nie wyczuwa niczego, co wykracza poza normę. Coś czuję, że będziemy musieli się tym zająć, koniecznie. Tymczasem w mieszkaniu obok Diabeł spokojnie oglądał telewizję. Oczywiście bardzo głośno, tak żeby wkurzyć swoich sąsiadów. Jednak w jego głowie zalęgła się pewna myśl. Co gdyby on zajął się spirytystycznymi seansami? Chwycił za telefon i w sumie nie wiem, co robi. No dobra, ale ty, jakie diabeł ma mieszkanie dowalone. Kurde, widać, że tu sobie chłopak sobie radzi, elegancko, zarąbiste mieszkanko, kuchnia jaka fajna, bardzo mi się podoba ta kuchnia. Mega wystrój. Kurde, ile on ma pieniędzy na koncie? 7910 milionów. Kurde, widać, że diabeł sobie radzi, ale on jest złodzi, więc tam to albo sobie radzisz, albo nie żyjesz, więc to tylko dwie opcje takie są. No właśnie, a propos, jaką karierę można by wybrać tutaj diabełowi? W sumie to ja nawet nie wiem, co diabeł studiuje, żeby tak dobrać mu jakąś taką karierę w miarę relatywną do tego, co on tam robi. No bo wiadomo, że no, kariera youtubera nie wyszła, a kanał Horsemeni został zawieszony, więc trzeba się wziąć wreszcie do uczciwej roboty. A propos uczciwości, co jeśli diabeł zostałby przestępcą? Idealnie. Tak, to będzie najlepsza kariera dla niego. Tak, ale tymczasem nawiąż kontakt ze zmarłymi. Zabieraj się do tego diabeł, szybko. Dobra, dawaj, większy...
A, dobra, myślałem, że coś się stało, ale chyba nic się nie stało. Co się stało? Co? Duchy są wredne, może lepiej zostawić zmarłych w spokoju. Co? Nic bardziej mylnego, dawaj mi tutaj... Wywołuj te duchy, diabeł. Coś dupło. O-o. Ej, dobra, a sprawdź ten. Wyczuć niestabilność duchową? A, nie wyczuwa, co wykluczałoby coś poza normę. Może musimy mieć wyższy poziom paranormalnych umiejętności, żeby tutaj jakieś duchy... Tu twój pra-pra-pra-dziadek. Tak mi się wszystko jest zamglone, a mój wzrok trochę się popsuł, ale kibicuję ci, mistrzu. What? Co jest do cholery? Założę, że to jest dosłownie pierwszy posiłek, który diabeł zjada w swoim mieszkaniu, a nie idzie do sąsiadów, żeby się najeść. Naprawdę, nie? I to jeszcze fasolkę po brytońsku. Ja tam lubię. Ja tam lubię. Tak samo jak lubię reakcję pod odcinkiem. Mam nadzieję, że się podobało. To było próba wywoływania duchów z horsemenami. No, niestety nie udało się wyczuć jakiejś konkretnej aktywności, ale byliśmy w całkiem ładnym domu, który podobno jest nawiedzony. Ale w sumie to straszna lipa była, więc nie wynajmujcie tego domu, tylko dlatego, że są tam duchy, bo to jedna wielka lipa, oszukują, wystawcie im negatywną opinię na TripAdvisorze. O, w ten sposób. Dziękuję bardzo i widzimy się w kolejnym odcinku z Kronik Horsemenów. Napiszcie w komentarzu, jaką przygodę horsemeni powinni przeżyć w następnym odcinku. I nie kupię mebli Vladimir. Nie ma takiej opcji, że Vladimir będzie miał meble. Nie, elo.